Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego. Od ponad 50 lat w kilkunastu krajach Europy Zachodniej tego typu turnieje organizuje holenderska fundacja Eurosportring. W lipcu w roli gospodarza tych zawodów jako pierwsze polskie miasto zadebiutuje Wrocław. Nie bez znaczenia był tu fakt, że dolnośląska stolica udanie wypadła w roli współgospodarza ubiegłorocznych piłkarskich mistrzostw Europy. Dokładnie rok po tym wielkim wydarzeniu, kolejna wielka impreza, tym razem dla dzieci i młodzieży, turniej dla blisko 100 drużyn z różnych krajów europejskich, więc na pewno będzie to równie duża impreza i fajna zabawa dla wszystkich. Turnieje organizowane przez Eurosportring to przede wszystkim rozgrywki piłkarskie, ale też doskonała okazja do międzynarodowej integracji. Chodzi nie tylko o to, żeby grać i rywalizować między sobą, ale także, żeby się poznawać, żeby nawiązywać międzynarodowe znajomości i żeby dobrze się bawić. Więc Wrocław Trophy to są 3 dni rozgrywek i dobrej zabawy. Trwają zapisy do turnieju Wrocław Trophy 2013, w którym oprócz zespołów z Wrocławia oraz z pozostałych regionów Polski wystąpi także liczna grupa młodych piłkarzy z zagranicy. W tej chwili mamy już ponad 70 potwierdzonych zgłoszeń drużyn zagranicznych i polskich. Z tych zagranicznych jest 8 krajów, które mogę wymienić. To są Niemcy, Czechy, Holandia, Francja, Chorwacja, Rumunia i co ciekawostka 3 drużyny z Kosowa. Jeżeli chodzi o polskie drużyny, mamy drużyny przyjeżdżające, które zostają tutaj tak jak drużyny zagraniczne i korzystają z zakwaterowania i wyżywienia. I mamy drużyny lokalne, które będą przyjeżdżać tylko na mecze. Więcej szczegółów dotyczących zapisów na stronie internetowej www.wroclaw-trophy.pl. Sam turniej rozegrany zostanie w dniach od 18 do 20 lipca na boiskach Stadionu Olimpijskiego. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu zaprasza do podjęcia studiów pierwszego i drugiego stopnia. Najlepsza uczelnia wychowania fizycznego.